niedziela, bardzo deszczowa niedziela. Staliśmy gdzieś koło południa i doszliśmy do wniosku, że tak właściwie to nie ma się do czego śpieszyć, bo na dworze leje. Dzisiaj wyszliśmy tylko i wyłącznie dla Tośka, żeby troszeczkę się przeszedł, ponieważ w domu już nie idzie z nimi wytrzymać, z tymi zwierzakami, więc pojechaliśmy do Overace, to taka miejscowość niedaleko, dookoła mnie piękny las, sporo ludzi chodzi po lesie, bo właściwie nie mają co robić, bo restauracje są pozamykane, ulubiony rodzaj spędzenia czasu przez Belgów, czyli restauracje jest niedostępny, więc druga opcja, ludzie chodzą za spacer mimo pogody. O, tam moi chłopcy hasają po lesie. Wreszcie Tosiek jest w swoim żywiole. Nosek mokry, mokry nosio. Ze mną ogromny korzeń wywalonego, ogromnego drzewa. Tutaj w tym lesie pełno jest takich powalonych drzew dookoła. Zaraz to pokażę. Kocham deszcz, może dlatego, że jestem wodnikiem. Mój mąż z Tośkiem uciekli do samochodu, a ja tutaj jestem naubierana, rękawy, rękawki. Nie wiem, czy to widać, jestem ciepło ubrana. To prawda, całkowicie już tutaj zmoczona. Ale kocham deszcz, kocham takie klimaty, bardzo dobrze mi się pracuje i myśli, kiedy jest taka pogoda jak dzisiaj. No ale już uciekam do samochodu, bo może nie zabiję, jak zobaczę taką mokrą, zaraz będę chora. A tego byśmy sobie w ogóle nie życzyli. To na razie uciekam. Dalej opowiem wam o mojej niedzieli. Później w domu pada coraz bardziej. Jesteśmy już w domu. Przemokłam do suchej nitki. Bardzo lubię brodzić tak w mokrych liściach, w lesie, a las jest przepiękny, przepiękne kolory o tej porze roku, nawet jeśli dzisiaj jest taka słota. Może dzisiaj jest taka pogoda na tak zwanych fali post, bo ostatnio dużo dobrego spotka mnie od ludzi i warto byłoby się tym podzielić z wami. Przede wszystkim takie urocze kapciuszki moja przyjaciółka zaczęła robić. No i tak na dobry początek się zaopatrzyłam u niej w takie właśnie kapciuchy fajne. No i cóż, polecam na Mikołajki, na takie różne inne okazje kapciuszki na miarę. Super miłe, super estetyczne i super przyjazne stopom. Druga utalentowana koleżanka, o której nigdy nie mówiłam, Basia, która robi takie przepiękne rzeczy. Lampiony, ja już mam jej dwa lampiony, bardzo pięknie, kolorystycznie mi się to wszystko wpisuje, także naprawdę dużo, dużo rzeczy z duszą. Wkrótce też będzie filmik o Basi, cyklu Piękni Ludzie. Wiele razy też się chwaliłam wam moją przyjaciółką Madzią, utalentowaną florystką. Akurat teraz w tym momencie może nie mam jakiejś jej kompozycji, ale o Madzi też szukuję filmik.
cyklu Piękni Ludzie i wkrótce ją poznacie. Niezwykle również uduchowiona dziewczyna i bardzo, bardzo utalentowana. Mam takie wszystkie utalentowane koleżanki, przyjaciółki, że naprawdę człowiek w takim otoczeniu sam szlachetnieje i sam pięknieje, tak jak te moje piękne dziewczyny. Tutaj mam cudne pudełko właśnie na wino. Wina nie ma, bo wino już jest wypite, które wykonała je Renatka Czapska. O Renatce był filmik z cyklu Piękni Ludzie, to właśnie była ona pierwszą bohaterką tej serii Piękni Ludzie, więc polecam Wam, żeby sobie przypomnieć. Kto mieszka w Brukseli, naprawdę polecam zajrzeć do Jelie. Tam można różne cudeńka znaleźć i zarazem masz tą świadomość, że są to rzeczy niepowtarzalne. No i tak niedziela dobiega końca. To był dobry dzień, mimo że taki domowy, mimo pluchy za oknem, leniwa kolacyjka, dobra herbatka, no i myślę, że przeziębieniu się nie da.